Cześć witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską Antonego w EFC FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek i dzisiaj pora na ostatni odcinek tej serii oczywiście. No i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy w tym ostatnim odcinku. No, chciałbym zagrać, nie ukradłem cały sezon, dlatego za dużo tych meczów nie będę grał. Zobaczymy, jak to oczywiście będzie wyglądało. No niestety też nie zagramy w Ligę Mistrzów. Nie udało mi się przejść do zespołu, gdzie też Liga, w Lizę Mistrzów, Mistrzów mógłbym grać, więc zajmę West Ham. I Baliga Europy tutaj jesteśmy, więc tak to wygląda. Mecze towarzyskie to nie są mecze, które nas powinny w jakikolwiek sposób interesować, dlatego ja tutaj po prostu przejdę dalej przez te mecze, aż będziemy mieli starcie z Fulamem, czyli to, co nas już interesuje. Spadniemy oczywiście na ławkę, a zrobię tam jakieś treningi i będziemy znowu podstawowe 11 lada moment. To, więc to za chwilę właśnie będziemy mogli robić. Już w sumie od tego meczu z Fulamem będę te treningi robił, bo tutaj właśnie będziemy jeszcze zaczynać z ławki i będzie mogli właśnie robić już te treningi, bo jednak no wiadomo, że chcę, żeby Antony grał od początku, ale no nie mam czasu żeby na, na to, żeby grać jednak tyle spotkań, więc po prostu treningi i on ma nadzieję, że sam w miarę się będzie utrzymywał na takiej na takiej formie, żeby tutaj oczywiście być w podstawowej 11 cały czas i jeszcze obrona i dobra, jesteśmy gotowi, jeśli chodzi o ten trening oczywiście po tym treningu do podstawowej jednastki nie wróci, ale będzie Panie dziś wchodził około 60 minuty zakładam w tym spotkaniu z Fulamem, to jest mecz u Ciebie I już jest dobry wynik, po wejściu Antonego kończy się to remis 2 do 2, Antonez strzelił bramkę, po ten dublet Fulamu Niezbyt pozytywny start, po to był mecz, który trzeba było wygrać Po tym meczu, no na ten mecz już zniuka z Antony będzie od początku, bo tutaj będziemy mogli dać Trening i on będzie podstawowym nasz, tak więc tu możemy tu możemy grać od początku. To będzie mecz cięższy na pewno. Tym bardziej, że to jest mecz na wyjeździe. Czy w ogóle tutaj mamy? No na pewno brakuje tutaj rauma, więc pewnie został sprzedany. Rowela by się przydał w środku pomocy, więc może też nie ma. go, No i Aśpołaki by się tam przydał. Hej, była Julian Brand, Był kiedyś, jeszcze niedawno mam wrażenie. Mecz na wyjeździe, Remis 00. Przydałby się na pewno zmiany, bo to taki skład Lepiej, żeby nie wychodził na całą pierwszą część sezonu, ale potrzebne są na pewno jednak transfery. Mam w ogóle kogoś w rekomendacjach czy nie? Mam w rekomendacjach Barcelonę, udane zagrania klepką jakieś muszę zrobić. Naprawdę takie, takie głupie rzeczy wymyślają. No do Chelsea już prędzej mógłbym pójść. Bo to tylko strzały celne. No i tak niestety nie mogę w zimie odejść. Everton teraz przed nami. A zróbmy trening w sumie, żeby się tutaj jak najbardziej utrzymać tej podstawowej 11 Zrobimy sobie na szybciutko trening Mecz u siebie No, teraz właśnie potrzebne są zmiany, na pewno są potrzebne zmiany Remis 1-1, Anton z branką Na pewno są potrzebne zakupy, bo taki skład nie może wyjść na. na taki skład po prostu nie może grać Muszą być na pewno nowi zawodnicy tutaj, jacyś potrzebni Dam byle sobie, w sumie, szczerze I tak jakby nie będziemy w pełni grać Antonym, choć może jeden mecz zagram. Okienko transferu będzie się kończyło. Patrzę na te ruchy West Hamu. Czy tutaj będą jakieś, czy nie? Pewnie nie będą. Tak się obawiam. 7 godzin do końca. No, nie widzę tutaj nigdzie, żeby West Ham jakieś transfery miał robić. Chyba, że są jakieś transfery, których chyba nie będziemy, no nie będziemy widzieli, tych transferów. 4 godziny do końca, trot odchodzi z West Hamu, nie o takich transferach miałem na myśli, jakby nie takie transfery miałem właśnie na myśli. a ja chciałem zobaczyć jakieś transfery od West Hamu. No dobra, więc skończymy to okienko, nie wiemy, czy jakieś ruchy były, czy nie, jak nie, no to mnie fajnie, bo ten zespół... Tak, jak wyglądał, to nie jest dobry zespół. No, bądźmy szczerzy, Sotham tu przed nami leży na wyjdzie. No, niestety, no, ten, ta lewa strona, nasz środkowy obrońca i, ob i lewa obrońca, no ta strona jest straszna. Jeszcze dorzucić dom, z tego źle, naprawdę źle, naprawdę źle. Wygram na wyjeździe, no ale to jest co tamto. Anton jest bramkę Ale nie podoba mi się, prawda? Jak my mamy tak przynajmniej do grać, to mi się bardzo nie podoba to, ta sytuacja. Teraz będziemy mieli Premier League, z powrotem, tylko to będzie duży mecz, bo to będzie mecz z Liverpoolem. Czy Anton będzie w podstawowej jednastce? Tak jest, na szczęście. Bałem się, że nie będzie, ale ledwo co wrócił do podstawowej jedenastki na ten mecz. No, lekka zmiana środ na te środko obronne, ale to i tak jest dalej taki sam, praktycznie overall. Więc no Liverpool musi wygrać, no tak, no nie ma żadnej niespodzianki, no jednak West Ham sam sobie to zgotował. Takimi takimi nie transferami, bo nie zrobili transferów, sami sobie taki los zgotowali. Teraz mamy fazę grupową Ligi Europy. Zaczynamy od starcia z Nice'ą, Tutaj celność rzutów wolnych mamy na 78 teraz. Jej szybkość biegu też na 98. Teraz łóżko. I czemu mamy aż tylu słabych obrońców? Jest zwycięstwo. No to jest duże zwycięstwo, bo nie ukrywam, że. Nie wiem jak to będzie w tej lidze Europy. Nie wiem jak to będzie w ogóle w jakichkolwiek rozgrywkach z taką właśnie drużyną. No trzeba jakoś liczyć, że. Ale no nigdy nie wiadomo. Że pójdzie po rozum do głowy i w styczniu zrobią transfer, przez który będziemy wyglądali jak drużyna, która może o cokolwiek walczyć. Chelsea przed nami, no to zespół, który właśnie... Mamy Kudusa. Czemu musieliśmy tyle czekać na Kudusa? Czemu musieliśmy tyle czekać na Evanilsona? W końcu ten zespół wygląda, jakby też właśnie podał mi się pomysł Alvareza na środku obrony, no i to jest najlepsza jedenastka, więc 27 września dopiero wystawiam najlepszą jedenastkę możliwą. No mi się podoba. Gram na wyjeździe. Przegrałem 4-1, Pana Cantonego, no ale przynajmniej mieliśmy fajny skład. Może nasz. Ale nie wiem, ja nie mogę powiedzieć. Nasz przyszły zespół. No nie mi to zajmie, w ten pierwszy sezon. Bo jeśli mi to szybko zajmie, to może jednak jeszcze spróbuję jeden sezon. Bo chciałbym spróbować jeszcze raz powalczyć o Ligę Mistrzów. No i właśnie mamy tą możliwość. Tylko tych strzał celnych. No. Musi Antony. Bo do Barcelona nie pójdziemy przez tą liczbę tych zagrań klepką. Czy tam cokolwiek tam. To znaczy, więc no. Chelsea jest nadzieją. Jeśli oczywiście w tym roku będą top 4, to Chelsea jest nadzieją właśnie, Antony musi zgarniać celne strzały. Mecz z Charlton kończy się zwycięstwem pokarnym. Antony strzelił karnego i w meczu też strzelił jedną bramkę. Ogólnie wygląda spokój. Antony. Wiadomo, że musiałem ma malutkie cięcia, ale to nic. Eee, kontynuując, właśnie, wiadomo, że Antony nie będzie miał zbytnio tak sam... takich samych super statystyk, jak ja nim gram, ale i tak wydaje mi się, że początek nie jest tragiczny w jego wykonaniu. No tak, 8 meczów zagrał 5 bramek. Nie ma może asystyna, no, ale wygląda to dobrze. Wygląda to i tak solidnie, nie? Patrzę na to właśnie, że ja nim nie gram. Teraz mecz z Tottenhamem. A no, z nimi nie mamy dobrych wspomnień z poprzedniego sezonu. Choć znaczy, że nie, nie, no tak. My ma, mamy też jedno dobre wspomnienie w sumie, jak tak myślę, jednak. No jest Rowela w składzie. Jest Zuma w składzie. Czemu oni dopiero wracają teraz? I to nie ma, nie ma szans, że Kudus, Rowela i Zuma każdy z nich byłam przed I nagle teraz wracają razem. Po prostu nie wiem o co chodzi z tym. Ustawiałem składu Porażkę 3 do 2 No nic no Ten skład i tak nie jest niestety na tyle gotowy jakby no Też bądźmy szczerzy gdybym ja nie grał tyle meczów Antonym To pewnie byśmy Dużo tych meczów też przegrali no będę jakby Na pewno miałem tam duży wpływ Jest nowa rekomendacja i jest to Totenham Ponownie jeśli będą w Lidze Mistrzów Dla mnie nie ma problemu Dla mnie naprawdę nie ma problemu żeby do nich przejść Nie obchodzi mnie do Dosłownie do jakiegokolwiek nawet Nawet szczerze jeśli bym mi City chciało przed Rival United, gdzie graliśmy, mam to gdzieś. Idę byle gdzie, gdzie jest Liga Mistrzów. Bo, bo myślę, że jednak damy radę to zrobić w tym sezonie jeszcze. Myślę, że znaczy że jeszcze dam radę jeden sezon zrobić. jeden 1, 1 tutaj sety z Heraklesem. Premier League, to Man City przed nami. Zróbmy trening przed tym spotkaniem. Ten mecz u siebie na pewno przegramy, ale i tak nie, remis remis to jednak mamy. Ale ty tak, jakby no, nic nam to za dużo nie daje. Tak w top 4 ten zespół na pewno nie będzie. Teraz no, oni są na 16. miejscu i jeszcze za chwilę spadną, jak to da dalej będzie wyglądało. Crystal Palace teraz, no naprawdę, tak jak wiem, w styczniu trzeba zrobić jakieś ruchy, bo będzie źle, jak nie będzie tych ruchów. Naprawdę, może być bardzo źle. Siła Strzały 91. Myślę, to na nie daje troszeczkę bliżej do 93. overalla. Raum jest w składzie i jego też nie było przedtem. Co jest z tym trenerem? Że on zapominał o zawodnikach niektórych. wygrywam 3-1. Fajnie, że mieliśmy skład normalny, jakby... O co chodzi z tym trenerem i wystawianiem dziwnych składów? Raum dopiero pierwsza raz gra w sezonie od początku, gdy mamy końcówkę października. A jest zdecydowanie naszym najlepszym lewym lewej Nie rozumiem tego. Mecz za tenami teraz. Na wyjeździe. 3 do 2. Duże zwycięstwo Antony Bramka. Więc West Ham jest bardzo bliski już awansu do fazy pucharowej Ligi Europy. Teraz widzę Brighton przed nami. Teraz bliżej Chelsea, fajnie. I to no te gole z pola karnego muszą tutaj pójść też. Teraz Brighton przed nami u siebie. Skład jest. No jest dobry. Skład jest dobry. I wynik też jest dobry. Pięknie. Mamy 3-1. No kolejne duże 3 punkty. No jednak, właśnie. Powoli tak ten sezon wyglądał na to, że my bardziej będziemy walczyć, żeby nie spać. Więc dobrze, że zgarniam te właśnie kolejne 3 punkty. Teraz mecz z Arsenalem. Zróbmy sobie trening przed tym spotkaniem. I mecz z Arsenalem. Arsenal oczywiście jest zdecydowanym fawortem, tym bardziej patrząc na nasz skład. I to się dzieje, tak jest, to się dzieje. Anton jest bramką, przynajmniej, jak, jeśli mam to jakikolwiek pozytyw, no to taki, że Anton przynajmniej strzela bramkę. A to jest oczywiście dodatkowy celny strzał, czyli coraz bliżej Chelsea potencjalnie. Aha, no dobra, Chelsea sobie radzi jeszcze gorzej od nas, więc może lepiej jednak nie być tym Chelsea. Wolverhampton, na pierwsze trening zróbmy w sumie sobie jeden. Dobra, zagrajmy z Wolverhampton na wyjeździe. Są to kolejne punkty. Antony z Branką. Zawsze to jakieś punkty. Jak wygląda sytuacja w Lidze Europy? No, awans jeszcze nie jest oficjalny, ale potencjalne zwycięstwo nas no, mega przybliży do tego. Jak nie da, możliwe, może, że nam ja da, da, da awans, choć skład jest też niezbyt ciekawy. Ale jest zwycięstwo 2-0. Super. No i to się liczy. Trzy punkty są. Herakles przegraznicą. z Niceą. Wydaje mi się, że awans mamy. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że mamy awans do fazy pucharowej. Leeds Stars United. Zróbmy trening przed tym meczem. 97 wykończenia. I zobaczmy, czy dam radę wygrać z Leeds United u siebie. Tak jest. Pięknie. Paketa i Antony, czyli brazylijski duet z bramkami. Teraz mamy przerwę i potem wracamy do gry i będziemy tutaj grali z Nottingham Forest. Dobra. Ja może przed tym meczem zobaczę sobie tak na szybciutko ponownie nasze statystyki z tego sezonu. Mamy jak na razie po 18 meczach 9 bramek, teraz asy... To są dobre statystyki. Jestem najlepszym strzelcem i najlepszym asystentem, więc na pewno nie mam na co narzekać. No, Chelsea jest blisko. Tylko właśnie problem jest taki, że ja może już nie konkretnie chcę do tak Chelsea pójść. A jak sobie radzi Tottenham? No Tottenham znacznie lepiej. Do Tottenhamu to już byśmy mogli pójść potencjalnie. A zobaczmy jak inne zespoły, jak przed Arsenal i City, bo na przykład United też nie wygląda zbyt ciekawie. Więc City jeszcze i Arsenal zaartyjnie. Co trzeba zrobić, żeby tam pójść? Na przykład. Aż ten, ale tutaj udaję do środkowania. No, to nie było łatwiej. Też wypracowałem bramki, więc nie wiem, czy tam radę to zrobić. Symulacyjnie, City Udaję do środkowania. Czemu oni tam tak na te dogo środka? Rozumiem, że jestem skrzydłowny, no, ale jednak. Tutaj PRŻ jedynie byłoby opcją, jedyną. No, gole z pola karnego. Na razie dajmy sobie tutaj PRŻ jako. jako Jako właśnie cel, można powiedzieć. Ale zobaczmy inne opcje. Nie wiem, co to. No, to pewnie Bayern. I. Rosja nie było takie to ciężkie Bayern też nie byłoby to takie ciężkie, ale muszę zobaczyć jednak w sumie, albo wiem w styczniu zobaczę, jak będzie połowa sezonu w miarę zobaczę kto wygląda w jakich ligach na drużyny, które mogą walczyć o to, żeby być w Lidze Mistrzów więc na razie zrobimy sobie trening, no bo jednak tam wiem, może i dam radę zrobić drugi sezon jeszcze jeden, bo chciałbym spróbować przynajmniej raz w liga Mistrzów Mistrz Mistrz jeszcze wygrać niestety porażkę na wyjeździe Wydaje mi się, że nie wygram, że jednak Premier League wolałbym do Arsenal lub City, a nie do Tottenhamu. Jakoś nie czuję się pewnie w Tottenhamie, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Mecz o lidera to jest. Jeśli wygramy, mamy już na pewno awans z pierwszego miejsca. Szybkość biegu 99, a Antony ma prawie 93 overalla. I są duże 3 punkty na wyjeździe. Paketa z dubletem, i mamy oczywiście awans już oficjalnie z pierwszego miejsca. Teraz mamy Arsenal, czyli no seria pewnie ciężkich, seria ogólnie meczu jakby wielu meczów na raz może tak by to nazwał Bo małem okresie dużo meczów zwycięstwo z Arsenale to są duże trzy punkty, bo tego bym się nie spodziewał, nie ukrywam Teraz Aston Villa, to też kolejny niełatwy mecz No tutaj już porażkę, niestety rowa z jedną bramką dla nas. Musimy też zrobić trening, żeby być w podstawie 11 na mecz z Brentfordem. I ten mecz u siebie przegrywamy, niestety. Anton też troszeczkę nie strzela tych bramek, więc też nie jestem fanem tego. Herakles leży z Europy jeszcze teraz. No już ten mecz właśnie nie jest dla nas aż tak istotny. Ale fajnie, bo by bramkę tutaj. 2 do 2. I niestety dalej nie ma bramki. Anton się zaciął. I jestem mega, 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 mega nie fanem tego. Czemu się musi zaciąć? W ważnym sezonie. To jest sezon, w którym walczymy o to, żeby przejść do jakiejś mocnej drużyny. A my no, na razie zawalamy troszeczkę, nad troszeczkę Coś nie no troszeczkę, bo jednak znowu nie będę mówił, że gramy jakoś fatalnie Mecz na wyjeździe z United Remis po bramce więc fajnie to Wybrał się naprawdę dobry mecz na to, żeby ponownie strzelić Preston teraz przed nami punkt ma przewagi nad nimi i przegrywamy. Naprawdę dajcie te transfery albo dajcie cokolwiek temu tej drużynie, bo tej drużynie potrzebna jest pomoc naprawdę. Po prostu jakiś transfer trzeba zrobić. Albo trzeba wyrzucić tego trenera i niech zacznie grać ten najlepszy skład, bo notorycznie on kogoś pomija po prostu. I to jest ten problem duży. Za wiele zbyt wiele razy bo to widzimy, że po prostu kogoś brakuje. Na przykład na mecz z Bornów Tutaj akurat no, trzeba. Tutaj mu akurat przyznam, że wystawę prawie podstawy skład, Jedynie właśnie Ewa Nilsana brakuje. Na wyjeździe, remis. Po bramce kuczo. Dobra, więc mamy styczeń. zerknijmy sobie na niektóre rzeczy. Między innymi na nasze statystyki. Nie są pani jakieś widowiskowe. No 27 meczów, 10 bramek, 6 asyst. Tak sobie. Jesteśmy dalej najlepszym strzelcem współ i najlepszym asystentem, więc... No, tak sobie nie ukrywam. Mam nową rekomendację. Mamy gotowy transfer do Chelsea, ale tak, już mówiłem. No, niezbyt jestem teraz zainteresowany Chelsea. To ten ham, jeszcze nie. Juventus jest z nami zainteresowany. No, nie wiem, może, może. Dobra, więc tak, muszę zerknąć, właśnie troszeczkę, jakby w miarę na to. Czyli tak, w Anglii to będziemy wiedzieli, jak będzie to wyglądało. W Ligun czy PSG daj rządzi. No, Monaco jest też dobre. Monaco jest też dobre. La Liga. Standard? Tak jest. Standard, jeśli chodzi o La Ligę. Bundesliga. Tutaj standard jest. No, jest. Jakby ta dwójka, którą się spodziewałem, jest na szczycie. Czyli nigdzie nie ma niespodzianki. jedynie trzeba pamiętać o Monaco, też, że jest opcja na pewno. Tutaj Juventus. Tutaj nowe Włoszech Juventus, jednak. Najbardziej trzeba patrzeć na Juventus, myślę, jednak. Więc, no, tak to wygląda. Dlatego zobaczmy sobie te wszystkie drużyny w sumie, które to, tutaj mamy A więc patrzyliśmy już na Premier League, więc zobaczmy jeszcze Monako. No Monaco możemy przejść, do Monaco możemy przejść I powiem tak, jakby już lepsza taka opcja Niż, yy, niż West Ham, gdzie nie będę grał w Lidze więc na razie sobie ustawimy to, bo tutaj już mamy gotowy transfer praktycznie Dobra, nieważne co tutaj będzie. Więc no to mamy na razie czego, a zobaczmy tak jak jeszcze inne zespoły, a więc... Po Anglii no to tutaj właśnie City Arsenal tutaj nie damy rady. Niemcy no to tak już mówiłem, Borussia... No asysty jeszcze nam są potrzebne i bramki spoza pola karnego, więc jeszcze nie mamy gotowego transferu Bayern. Tutaj potrzebne są gole, więc niedaleko, ale jednak nie mamy na no obecną chwilę przygotowane to, choć w sumie no 10 do sobie tego tylko potrzebujemy. A Borussii... No bo też z blisko, ale no nie mamy tego gotowego, więc idziemy dalej. Włoch, tak jak mówię. No to Juventus, znaczy w sumie mamy tam. Po prostu tutaj musimy mieć jeszcze trzy bramki strzone spoza pola karnego, więc zobaczymy, czy dam radę to zrobić. I jeszcze możemy zerknąć na Hiszpanię. Tutaj Atletico. No, jedna bramka tylko spoza pola karnego. Barcelona, no nie, nie dam rady. Areal. Real też nie dużo. Dobra. Więc na razie zostawiamy Monaku. To jest jedyny zespół, do którego już w tym momencie mamy transfer gotowy. Na razie czego? Więc na razie sobie ich zostawimy. Siła strzału i wykończenie idzie w górę, ale nie mamy dalej 93 u Warala. z Leeds United. Mamy Kumbediego na na bo więc sobie chyba transfer, jeśli się nie mylę. Remis tutaj z nimi. Pakieta z bramką. A chcę widzieć bramki Antonego, bo wiele zespołów chce bramki, spoza pola karnego, czy, czy z pola karnego, no spoza pola karnego bardziej, więc musimy widzieć bramki Musimy widzieć bramki od Antonego Więc musimy grać Jak najwięcej To po następnym treningu mieli 93 overalla Z Sunderlandem Porażka czysto do zera ja bym, naprawdę przyłbym porażkę, gdyby Antony w zamian za tam przestrzenił, nie wiem. Z minimum jedną bramkę. Z poza polakarnego, tym bardziej. Więc, jakby, no, szczerze, źle tak to brzmi, ale już nawet mnie wyniki aż tak nie interesują West Hamu, bo i tak zarobnie tutaj nie ma. Ale po prostu, no, bramki, bramki, bramki. Tego potrzebujemy. 93 overall niestety nie jest, powiem, że podkręcenie ceny rzutów wolnych nam idzie w górę. No, nie ma tutaj żadnych wzmocnień. Cały czas. Wygrywam 3-1. Antony strzela bramkę. Anton strzela bramkę. To są dobre informacje dla nas. Był na pewno jeden zespół, któremu jedna, jedna bramka była jeszcze potrzebna. Tylko nie wiadomo, czy to było spoza pola karnego, czy nie. To jest kluczowe. Nie mam pojęcia. Tak, wiem. Monako mam gotowe. Do PSG tutaj. Cały czas jeszcze troszkę tych bramek brakuje. Porusja brakuje. Bayern. Brakuje, dobra. Juventus. Cały czas brakuje, niestety. Yy, Hiszpania. Atletico mamy gotowe, właśnie? Nie, nie mamy jeszcze gotowego. Jedna bramka, jedna bramka. Liczycie znaczy, chyba to nie był gol spoza pola niestety. To mi się wydaje bardzo, nie dam rady. No, chyba to nie było, bo mam wrażenie, że mieliśmy już trzy. Więc Monaco zawsze zostaje naszym priorytetem na obecną chwilę. Potrzebujemy jednej bramki minimum i to na przykład Atletico mamy Pressą przed nami do czasu coraz mniej mamy, to też jest taki problem malutki e, no dobra, zobaczymy czy jakieś transfery się wydarzą, ciekawe czy nie Jakiś tutaj Jimenez może do nas przyjść, a czy to jest wzmocnienie zbytnio na obecną chwilę? No, no pewnie nie, szczerze 7 godzin do końca Już tylko 6 godzin, a Nie widać takich ciekawych dużych ruchów. No pewnie Nic już nie zobaczymy takiego ciekawego. No, 3 godziny, więc już nic nie dam rady zobaczyć, niestety. I 2 godziny. Jakiego transferu? W tym momencie możemy oficjalnie zakończyć. I teraz mamy mecz z pressem od razu. No dobra. Co bym tutaj. Co bym tutaj właśnie mógł zmienić potencjalnie? No może w sumie do tak. Możemy sobie do w sumie pozmieniać, żebyśmy mieli. A tutaj to na przykład może Zwinność siła. No, z siła, to też zamieńmy. Tak jest. Powolutku, no, może jakoś to będzie szło w miarę. Dobra, mecz z Preston. Potrzebne są bramki, potrzebne są... Mamy Timbera, no dobra, to jest jakieś wzmocnienie zawsze oczywiście. Zwycięstwo 3 do 2. Antony bez bramki. To nie jest coś, co mi się podoba. Teraz ciężki mecz z United. Zróbmy oczywiście trening Muszę tutaj patrzeć bardziej na, nie wiem, na... Może strzał z daleka, jak będzie będziemy mieli 82, może tam damy radę Albo siła strzału i wykończenie, żeśmy mieli właśnie 93 overalla Ten mecz z United To 2 do 2 remis i Antony ma bramkę, dobra Czyli Antony podobnie strzela z United, więc fajnie A co istotniejsze, oby bramka spoza pola karnego, oby bramka spoza pola karnego Zobacz sobie najpierw od atletico to nie była bramka z poza pola karnego. To nie była bramka z poza pola karnego, bo Juventus się nie zmienił. ale i tak upewnie się. I no tak jest. Czemu naprawdę? Jedna bramka, jedna bramka przynajmniej i mamy Atletico. I chyba no jednak wolałbym do Atletico niż do Monako szczerze. Chcę na pewno w Lidze Mistrzów zagrać, a potem zobaczymy jak to będzie już zespół. Teraz mecz z Strzał z daleka, jeszcze nie mamy 82. A będziemy mieli, mamy odbiór piłki na 69, a to oczywiście nam nie da nowego overala. Wygrałem 2-1, ale no, Antonem bez bramki, niestety. Więc to się nic nie zmieni. I teraz najgorsze, że najdługo właśnie będziemy mieli już chyba tam, jakby no nie, wiem, że nie będziemy mogli już jakby zmieniać zespołów. Teraz z Newcastle. Strzał z daleka 82 to jest niestety jednak, no wykończenie za niedługo będziemy mieć 99, może to, no to powinno nam dać 93 overall'a. Tu 3-1. No ale Antony, gdzie jesteś? Po prostu gdzie jesteś Antony, naprawdę potrzebujemy bramek. To jest, ważą się jego ważne losy. A on nie strzela bramek i to jest duży problem. fulam przed nami. Mam nadzieję, że następny trening da nam 93 overalla. Mecz fulamy na wyjeździe Praszka L2-0 do zera. Nie ma bramki. Ponownie, niestety. Aj no nie wiem, nie wiem, nie wiem, prawda. Mam nową rekomendację. Jest tu Milan. No nie. Cały czas, znowu Monako wydaje się tym faworytem. Cały czas właśnie oni się wydają tym faworytem na no, obecną chwilę. Czy oni się utrzymują tam cały czas w ogóle? A gdzie? Bo to będzie, to będzie to problem, jeśli się nie utrzymują. Dobra, są liderem. No to dobra. Ten transfer na razie wygląda nie tak źle, bo potencjalnie może do. Do mistrza lub wicemistrza Francji, w propos Monaco Mamy z nimi starcie w lidze Europy, więc zobaczymy, jak mocne jest to Monako. Mamy 93 overall, więc może to coś, jakby da, aby nie wiem, jakieś pobudzenie Antonemu, żeby jeszcze coś zaczął strzelać. Choć wydaje mi się, że tak jest chyba za późno już. Tak mi się wydaje. Tutaj przegrano 2-1, no i kół z jedną bramką, Szkoda mi, Antonego, naprawdę, było jakby, no. Jakby miał czas, to ja bym na pewno ten transfer zgarnął. Ale po prostu no, dosłownie, jakby, no. No nie mam tego czasu I tak właśnie powinienem robić, a robię ten drugi, będę robił ten drugi sezon Więc coś, coś za coś, może powiedzieć I Mamy Monako. Zobaczmy właśnie jak Monako wygląda Jak będziemy z nimi grali Pierwszy mecz To remis 1-1, kucze z Branką, czyli ponownie Antony Nie istnieje Jeśli chodzi o bramki przynajmniej, nie wiadomo jak z asystami, ale asysta, akurat to nie potrzebujemy w tym momencie ta z Mecz na wyjeździe z Stenhamem kończy się zwycięstwem 1-0, ale to Alex Jimenez strzela bramkę. Ponownie Antony okrągłe 0 przy liczbie bramek w meczu. Rewanż z Monaco. 2-0 Tak to wygląda, więc West Ham już w Lidze Europy, nie zobaczymy. No i mamy kwietni, już nie dam rady, negocjować żadnego transferu, jakby już klamka, może powiedzieć, zapadła. Wydaje się, już nie no będą w kwietniu, nie dam rady to zrobić. Właśnie trwa już negocjacje więc no, no Monako. Monako, albo nic, krótko mówiąc, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, światła 93. Mecz z Crystal Palace 1-1. Antony śpi cały czas. Została nam tylko już Premier League. Kolejny mecz. z Southampton, tym razem. Tutaj 1-1. Antony, nic. Alberton teraz. I tutaj na wyjeździe 4-2. No w końcu. Antony strzeli bramkę. Troszeczkę za późno, jednak. To jest ten problem. To jest dość duży problem, że tak późno. No bo teraz właśnie już. To mi chyba nic nie zmienia. Oni nam to nie zmieni. No bo, jakby, po, jakby gdzieś to był golz za karnego, no to potencjalnie moglibyśmy, jakby Atletico mogło być na nami zainteresowane. Ale to oni muszą być zainteresowani, bo teraz ja już nie mogę, jakby ich może powiedzieć szukać. Teraz Chelsea mamy. No, Chelsea ostatecznie zakończy dość dobrze ten sezon. A zaobserwujmy właśnie. Bo... czy mamy w ogóle możliwość transferu do Chelsea czy nie? Ostatecznie. Możemy to zrobić chyba. Więc no dobra, więc pamiętajmy o Chelsea. Na jakim jest są miejscu, na trzecim no, no nie wiem, Monaco czy Chelsea? Monaco czy Chelsea Nie wiem, nie wiem Proszka dwa do jednego z nimi Mamy teraz Brighton. Wygrano 2-1. Antony zero bramek. Teraz Arsenal. Wypadliśmy na ławkę, więc musimy to zmienić. I wrzućmy sport tutaj Antonego do podstawowej jedenastki. Remis 2-2, Evanilson z dubletem Pierwsza część sezonu była tak naprawdę dobra, drugiej Antony kompletnie zgasł I to jest straszne Teraz Nottingham mamy 3-0, Antony z bramką, fajnie Raz na, raz na miesiąc sobie przypomni, żeby strzelić jedną bramkę Nie mam żadnej nowej rekomendacji, ale to był strzał z pola, z strzał pola karnego, więc jeśli się nie mylę, jeśli Atletico byłem przed tym zainteresowany, oni na, na pewno mogą być. Będę musiał za chwilę, właśnie zobaczyć, tak aby na koniec sezonu będę musiał zobaczyć ponownie każdą ligę i zobaczyć, jakie są najlepsze opcje. Edge for na wyjeździe tutaj. 1200 2 0 pakieta z dubletem. I teraz mamy... 37? Tak, 67 kolejkę. 4-1 porażka, tam jedyną bramkę dla nas strzelił Ewa Nielson. I pora na prawdopodobnie ostatni... No tak, no na, na pewno na ostatni mecz Antonego Barwa West Hamu. Dużo będziemy zawdzięczać oczywiście tej drużynie, ale jednak jak tam mówiłem. No, ostatni sezon musi być spędzony w Lidze Mistrzów, dlatego właśnie tylko i wyłącznie z tego powodu odchodzimy tutaj z West Hamu. Ostatni mecz w barwach West Hamu kończy się. Remisem 2-2. No niestety bramki Antony nie strzelił. I tak to wygląda. No i teraz właśnie pora popatrzeć na topowe ligi. A więc tak, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o. Ligun, no to Monaco wicemistrzem Francji, ale jest na pewno opcja. Też na pewno PSG, jeśli by potencjalnie, choć wątpię, że chcieli. W LA Lidze no to wiadome, Te topowe drużyny, jeśli by chciała, któraś. Bundesliga, no najlepiej. No, Frankfurt też trzeba pamiętać w głowie. Frankfurt. Serie A. Lepiej Juve, choć nie dam radę. Milan, Napoli, też na przykład Atalanta, już myślę, że nie. dobro. Może pamiętam miarę drużyny, nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem, czy będę pamiętał to wszystko, ale zobaczymy. no Zobaczymy, gdzie pójdzie. Zobaczymy, gdzie pójdzie Antonio na ten ostatni sezon w karierze. Gdzie on da radę przejść sobie? nie udało się zapewnić sobie do jakiegoś takiego potężnego transferu. Ja przed, nie wiem, Real Madrid, City, Arsenal. I no, nie wiem. Juventus chyba też nie. Bayern na przykład. Dobra, kończymy sezon. Możemy przejść do Monako Lub. Nie zobaczyłem Premier League Ostra, czy to się skończyło. Ale na logikę. No, jakby Chelsea oceniać na, pięć gwiazdek. Monaco na 5 gwiazdek. Monako na 4,5. Pójdę do Chelsea. Pójdę jednak, myślę, że do Chelsea. Myślę, że jednak na logikę. No. Gdzie prędzej wygrać Ligę Mistrzów? W Monaco czy w Chelsea? Nie bardzo na rzeczywistość, tylko pod grę. Jakby. Stricte pod EAFC. Gdzie prędzej? No, pewnie prędzej w Chelsea bym wygrał Ligę Mistrzów. to zostajemy w Premier League, tylko przenosimy się z, innego, z jednego Londynu, może być z jednego zespołu z Londynu, do drugiego zespołu z Londynu. Więc tak to wygląda. A tam mówię, no w Monako, jakie szanse możemy wygrać Ligę Mistrzów? No, praktycznie zerowa. W Chelsea? No, jest na pewno większa niż w Monako. Nie wiem jak duża, ale na pewno większa niż w Monako. Czy mogę wziąć 11kę, czy nie? 11. Może być nasza. Tak, 11. Może być nasza, więc zgadnijmy 11. Tak jest. E, dajmy sobie 11. To jest jedna rzecz, którą będę zmieniał. Korki, nie, 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 nie muszę tego robić, naprawdę, bo to jest, os jest ostatnie, oczywiście, sezon, więc nie ma sensu. Jeśli na zagramy w jakimś dużym meczu, to wtedy może, potencjalnie. A teraz. A no zobaczymy. No. Zobaczymy jak ten skład będzie wyglądał. Oby był dobry. Oby był dobry, to na pewno na to liczę. Że ten skład po prostu będzie wyglądał na tyle mocno, że nie będę bał się. Co my zrobimy. Jest spoko. Szału nie ma, ale jest spoko. Tak, tak bym to określił. Róbmy treningi, bo no, te treningi nam będą potrzebne. Więc tak, no. Co ja robiłem w ogóle? Na pewno do robiłem przed chwilą. To było. Które to było. To było chyba to. Chciałem, że tutaj, bo mamy siłę strzał, jeszcze nie zrobioną. Tutaj stałe fragmenty gry możemy robić. Obronę możemy robić. I jeszcze podania tutaj. Tam cokolwiek jakby sugerowane. na przed. Zwinność czy siłę. Nie wiem, co w sumie powinienem bardziej. Może siłę, bo siła tylko 61 jest. E, tylko tak, 61. dobra dobrze mówię. Chodzi nie, tutaj w sumie zwinność i siłę tam upgradujemy. Dobra, więc yy, przesymulujmy ten, ten turniej przed bo to nas nie interesuje. Na ławkę, ale. W sumie jakby Liga, Premier League nie interesuje mnie, mnie. jedynie I tylko i wyłącznie interesuje Liga Mistrzów. Zrobimy sobie trening, będziemy na ławce oczywiście na ten pierwszy mecz, ale na następny już zagramy. Tak wygląda ten skład ostatecznie. A nie zobaczymy, wejdziemy i coś się będzie remis. A jednak wygrywam, super. Palmer Kieza z Blankami. Kunku też super. Wygrywamy pierwszy mecz tego sezonu. Czy na mecz za tą wyjdziemy? No, chyba damy radę. Powinniśmy zrobić na tyle dobry trening, wydaje się. I tak jest. Ledwo całe jesteśmy wyjściowe 11 na ten mecz. Kepa, Mittelstadt, Inasio, Wuszkowicz. Nawet środkowego środku obrońca. Powiem tak. Jedynie najba najbardziej się oczywiście przyczepię do środkowego obrońcy. 2 dwóch. tutaj. Anton z bramką z swą pierwszą barwę Chelsea. Ale tak jak mówię. Premier League mam... No nie, nie powiedział, że mam gdzieś, ale nie interesuje mnie aż tak bardzo. Mnie interesuje Liga Mistrzów. To mnie interesuje. Mam nadzieję, że Chelsea nie spadł w ostatnich chwili tam do... Ligi Europy czy coś takiego, bo wtedy to będzie najgorsza możliwa końcówka tego... Tej kariery. Bo jak patrzyłem, to na kilka kolegów do końca byli na drugim miejscu, jeśli się nie mylę. Więc mam nadzieję, że nic głupiego nie zrobili Dobra, jest stąd, czyli no dobra, no taki skład jak będziemy wystawiać to jest naprawdę fajnie Oj, no To nie jest wina Chelsea To jest wina tego, że ta gra jest tak niesamowita i jest tak wystrzałowa, że takie Symulacyjne mecze się lubią dziać, niestety, tak wygląda symulacja w tej grze Czy jakiś transfer jeszcze zobaczymy związać z Chelsea? Kim może przejść do nas z miłą chęcią. Ktokolwiek, żeby do nas przyszedł to będzie spoko. Nigdy nie jest za dużo upgrade'u, może peć. Jaki minżał jest naszym, dobrym, naszym nowym zawodnikiem, więc ja się cieszę. Tam wiem, jakby jakikolwiek upgrade to zawsze na plus jest. Nigdy nie można zrobić upgrade'u, no, który jest zły. Lewy obrońcy też byłoby super mieć. Nie ukrywam. Na to się już nie wydarzy. 4 godziny do końca. Trzalobą, może przejść do Ajaxu. Jakoś potężnie by nas to pewnie nie osłabiło. Nkunku do Rome to by już nas potężnie osłabiło, więc mam nadzieję, że nie zdążą zrobić tego transferu. Nie chyba nie zdążą, godzina do końca jest. Mam nadzieję, że Kunku został. Lecz Crystal Palace na wyjeździe. Dobra Bettinelli na bramce, co on robi? Co on tam robi? Nie wiem, Antony i Ramos z Trzem, ale Nie chcę go widzieć nawet w meczach pucharowych No on ma 70 rala, jednak bez przesady Mamy chyba Kepę i Martineza, więc no Niech oni się rotują Jest Liga Mistrzów Dobra, bałem się, ale jest Jest na pewno Liga Mistrzów, dobra To jest dla mnie najistotniejszy fa fakt, że jest Liga Mistrzów Teraz mam Manchester City Premier League. dniu udało się nie wbić, Tam bym chciał najbardziej wpaść. Zapraszki 1 do 2 Antony z bramką. A tak jak mówię, no, w ogóle mnie nie te wyniki jakoś tak nie ruszają. Bo właśnie to jest to, to jest to, po co tutaj jesteśmy. Gdyby nie to, gdyby nie liga mistrzów, to ja bym dalej został w Urschamy i naprawdę ten sezon by w ogóle nie był kontynuowany jakby, tylko ja już bym zakończył karierę. Nie zakończył tam serię oczywiście. W grupie jesteśmy z Szachtarem, Benficą i Atalantą, więc może pójść to różnie na pewno. Może to pójść różnie. Długie podaje mamy, a jednak ja nie mamy jeszcze. W górę obyśmy zaczęli dobrze, abyśmy pozytywnie zaczęli. Gramy u siebie. Remis. Powinniśmy zacząć lepiej. Oni też tam remisują, ale my, abyśmy mieli trzy punkty, byśmy sobie dobrze zaczęli. Na spokojnie, lider po pierwszej kolejce. A tak to może być nerwowo. Fulam przed nami teraz. Długie podania. Tym razem dalej jeszcze, nie? Ale następny trening już nam da. Lecz z Fulamem. Zwycięstwo 3-1. Antony nawet dobrze tutaj. Myślę, że ten transfer dobrze mu zrobił. Bo chyba, że tak samo jak rok temu. Rok temu też zaczynał dobrze w West Hamie. Ten sezon poprzedni. A potem poszło to w dół. Puchar teraz stoke. No, i teraz długie podanie Właśnie to jest dość istotne, bo to właśnie nam daje over, jakby naprzód. Więc to są treningi dość istotne, te pierwsze. Te długie podaje środkowego żeby nam szły w górę. 4 Awans Pokarnych, spoko. Choć ponownie przypomnę, żadne rozgrywki mnie nie interesują, oprócz Ligi Mistrzów. Propo Ligi Mistrzów. Mamy mecz się Atalantą. Teraz no, na, mamy tutaj powrót na London Stadium. Nie, to jest po prostu pierwszy mecz. Przeciwko naszej bojej drużynie, ale nie jest to powrót na London Stadium, jest to mecz w naszym nowym domu, czyli na Stamford Bridge. I wygrywam pięknie. Ramos i Antony, więc mam nadzieję, że Antony tam okazał szacunek, bo mieliśmy tam tylko dwa lata, czyli dwa i pół. Ile my tam graliśmy? W styczniu tam doszliśmy, więc chyba graliśmy dwa pełne sezony i pół jeszcze. Więc to no tam nie tak długo, ale jednak myślę, że tam może być, wskrzesiliśmy karierę po tym wypadzie do Chin. No i zobaczymy, co się wydarzy w meczu z Atalantą. Jest to mecz na wyjeździe. 1-0, 1-0, porażka. Tam remis, na szczęście, nas ratuje, ale no. My nie możemy patrzeć na innych. My naprawdę musimy patrzeć się na siebie. I nie możemy odwalać, tak jak odwalamy. Teraz mamy Newcastle na wyjeździe. Porażka, jest trzeba bramkę. Teraz jakaś przerwa, chyba I wracamy na mecz z Brentford. Potem Benfica. No to jest duży mecz, naprawdę. Bo tutaj, jeśli tam przegramy, no to już będziemy mówili o kłopotach Dośrodkowanie 76. Bliżej 94 overalla. Tak wiem. Teraz, jakby na pierwszy mecz z Brentfordem, to już nie jest istotny dla nas. Wygrywamy aż 4-0 to super Gonżalo Ramos z hatrykiem. Obyśmy taką formę utrzymali na następny mecz. No i teraz właśnie przechodzimy do tego meczu, który jest bardzo, bardzo istotny. Bo jeśli tutaj przegramy, no to naprawdę będzie źle. To będzie naprawdę źle, jeśli ten mecz przegramy. No zobaczmy, co się wydarzy. Brak słów. Absolutny brak słów, naprawdę. Brak tam przed nami na wyjeździe. Zagrywamy Antonę z Bramką tutaj. Teraz jeszcze mecz pucharowy z Brentford. Jedna ósma finał Carabao Cup, awans jest nie nasz, więc tutaj wypadamy. Teraz mamy mecz Premier League, będzie to mecz z Leeds United. Strzał mamy 94 Ślizg też idą w górę, zanim długie podania też pójdą w górę Mecz z Leeds u siebie kończy się Zwycięstwem pewnym 3-0 i bramka Antonego Dobra, no i teraz tak Nie ukrywam, że jakby chcę spróbować coś zrobić, więc jakby Nie chcę, żeby ten odcinek trwał długo, ale ja zagram ten mecz i nie wiem Pokażę jak na przykład będą bramki Wtedy będę pokazał co się dzieje, bo nie będę pokazał całego meczu ale pokażę nie wiem, jak właśnie będzie bramka czy coś w tym stylu, to pokażę. Nie będę oczywiście tutaj zmieniał poziomu, bo jakby no, nie ma sensu naprawdę. Nie będę jakby po co mi oszukiwać. Jakby, jak, jeśli mamy wygrać Ligę Mistrzów albo awansować w ogóle, to nie chcę y, na skróty drogą iść jakby. Jeśli mamy odpaść, to odpadniemy. Jeśli, a, jeśli mamy awansować, to nie na słabym poziomie, tylko na legendarnym. najprostu no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało i, no, zobaczymy się pewnie w meczu, bo zakładam, że 0-0 nie będzie, więc zobaczymy się przy pierwszej bramce w meczu. I mamy 1 do zera, Antony w 29 minucie Fenomenalna tutaj asysta, to chyba to był Nie, nie Conor Gallagher, bo on tutaj nie ma, ale gość Z bólą chyba włosami długimi, nie widziałem to, to dokładnie był Chyba on, albo ktoś inny, nie wiem, ale Aż, a nie wiem, może jednak nie, ale pokażę powtórkę właśnie Asysty, bo asysta też naprawdę była kluczowa A jak to jest właśnie taki gość, tylko kto to jest? Ale to jednak jest Gallagher, to fajnie, dobra I właśnie, ta asysta Gallaghera To była piękna, naprawdę no fenomenalne, ja to go poprosiłem o tą piłkę a no i potem wjazd, pod bramkę I świetne wykończenie, mamy 1-0 Mamy 1-0, oby teraz to utrzymać lub podwyższyć I mamy mecz zakończony, wygrywamy 1-0, więc Były sytuacje, było kilka sytuacji, oni w sumie Jak tak sobie myślę, to nie, nie mieli ani jednej takiej setki nawet, więc Wygraliśmy skromnie 1-0, ale byliśmy znacznie lepszą drużyną i mamy cenne 3 punkty. Wiedziałem właśnie już, że muszę wziąć sprawę w swoje ręce. No udało, się ja się tam wiem. Niezbyt to jest pewne jakieś duże zwycięstwo. Ale 3 punkty to 3 punkty. I to jest, to jest najważniejsze. 3 punkty to 3 punkty. Teraz Liverpool to nas oczywiście nie interesuje, bo to nie jest Liga Mistrzów. No myślę, że ten mecz też zagram. Myślę, że też będę musiał zagrać następny mecz, no bo jednak no cały czas tam nie będzie, pomimo tego zwycięstwa, to i tak to nie wygląda tak, tak komfortowo zbytnio po tych trzech kolejkach, czy po czterech, nie, po trzech, tak. Teraz będziemy mieli rewanż z Benfica. tutaj dwa do dwóch spoko, idziemy dalej, idziemy dalej tutaj, teraz przerwa, potem Arsenal i potem pewnie Benfica znowu, a no nie, Atalanta, czyli Trzeba, A to była tak czwarta, dobra nie, to była czwarta kolejka, czyli teraz przynajmniej będzie piąta, to na pewno będę musiał grać Piątą kolejkę na pewno będzie trzeba zagrać Bo tam pomimo naszego zwycięstwa i tak wydaje mi się, że nie jesteśmy w top 2 Teraz derby Londynu, które kończą się na korzyść I kogo? Mamy remis 1-1 Więc mamy podział punktów tutaj No i teraz zobaczmy za Atalantą jak to wygląda Jak to właśnie wygląda za Atalantą, a więc yy, Najpierw tutaj Zobaczmy tabelowo jak to będzie wyglądało Na pietreni w sumie Atalanta ma trzy punkty więcej, no przydałoby się wygrać Nie wiem czy oni są liderem czy nie Oby byli lider, oby nie było tak, że druga drużyna ma 7 punktów I oni są liderem Dobra, czyli najlepiej wygrać z Atalantą Najlepiej wygrać z Atalantą, krótko mówiąc No musimy to zrobić, musimy to zrobić A więc, a więc no zobaczymy Także mówię, jeśli awansujemy to awansujemy Jeśli nie to nie Więc ponownie widzimy się albo przy Pierwszej bramce meczu albo Potencjalnie jak będzie wynik 0-0 i mamy 1 do 0 już w siódmej minucie. Akurat tutaj na pustą bramkę miał do wykończenia Federico Kieza. Po tym, jak w słupek strzelił, już i pamiętam, któryś z naszych kolegów, Ram, Nie, był Ramos, nie, Ramos, ktoś inny jeszcze. To Ramos podał do kogoś, ktoś strzelił w słupek, ta piłka się odbiła od słupka i padł, Tutaj właśnie z Ramos. On podaje do. A, Gallagher dobra, Gallagher słupek. Potem piłka się odbija i na pusta, ma tutaj Kieza. Udany, perfekcyjny, idealny absolutnie start tego spotkania. I mamy 2-0, Antony podwyższa tutaj ten stan wyniku można powiedzieć Mamy 2-0, 26 minuta To jest taka typowa akcja oczywiście, można powiedzieć moja, nie tylko Antonego ale moich zawodników w karierze zawodnika, czyli sprint na skrzydle wykorzystanie tej świetnej prędkości wyprzedzenia obrońców i potem strzał na dalszy słupek i w taki sposób wychodzimy już na dwubramkowe prowadzenie I mamy 3-0, teraz to Conor Gallagher praktycznie ma strzał na pustaka ja tutaj strzelałem takiego z ostrego dość kąta, Brankarz to wybronił, ale można powiedzieć wypluł to prosto pod nogę Konora Gallaghera, no i to jest 3-0, więc absolutnie przejeżdżamy się po Atalancie i wydaje mi się, że już w drugiej połowie dam przejść do wyniku, bo nie ma sensu dłużej grać, no tutaj właśnie strzał z ostrego kątu. nie trafiamy, ale Konor Gallagher to jest, żeby dobić, tak to wygląda. I mamy szansę na żywo, można powiedzieć, jakby widzę, coś się dzieje i włączyłem nagrywanie, bo nie ukrywam, że... Widziałem właśnie co się dzieje, ale możliwe, że właśnie przez to, że włączyłem nagrywanie, chyba to popsułem. Bo no nic, mniejsza, to i tak już kończę. Miałem właśnie tą akcję nieporożną, miałem oczywiście kontra, ale zniszczyłem to, bo chciałem to na żywo pokazać. Ale to nic, symulujemy i tak do końca, bo i tak nam się nic złego nie wydarzy. A my kolejne duże trzy punkty. Benfica wygrał 2 jeden z Szaktarem. Zerkniemy sobie przed ostatnim meczem tej fazy jak wygląda ta sytuacja. Dobra, te mecze kompletnie przesumulujmy Przejdźmy do tego, co jest najistotniejsze dla nas Tutaj porażka, a nie wygrana 2-1 Tutaj wygrana 2-0 A tutaj wygrana 2-0, no i pięknie To mi się podoba Dobra, szachta przed nami Drugie miejsce Po prostu wygrać Po prostu wygrać Potem At Atalanta ma i Benfica mecz, więc Jeśli tam jest remis I my mamy remis To my mamy Drugie miejsce Tak jest jeśli Atalanta przegra, to my musimy wystarczy... wystarczam Lewis. Jeśli Benfica przegra, to wtedy my potrzebujemy najlepiej wygrać. Więc no najlepiej po prostu. Najlepiej jest wygrać, się I no że tym potem jak gra mi się te dwa mecze, które grają, no to wierzę, że damy sobie radę, prawda? że Shachtan sobie damy radę. No i pora do tego przejść. Spotkamy więc pora na ostatni mecz fazy grupowej. I to jest fenomenalny start. Szósta minuta. Antony strzela bramkę na 1-0. Podobny sposób chciałem właśnie strzelić za Talantą, i tam nie udało mi się, i Gallagher dobił. Tym razem udało mi się z takiego troszkę ostrejszego kąta na dalszy słupek. No i to jest kolejny fenomenalny start. Na szczęście w każdym z tych meczów mieliśmy dobre starty. Tutaj właśnie ostry kąt. Tym razem jednak e, udało się. Tym razem jednak udało się obok bramkarza zakręcić to i mamy bardzo szybciutkiego, bezproblemowego gola. No i teraz po prostu utrzymać to, a pewnie coś czuję, że podwyższymy. I mamy 2-0. Wrzutka z rożnego, a więc asysta jest nasza. Bramka jest Ramosa. 2-0 w 54. Minucie. Chyba mogę mówić otwarcie, że awans do fazy pucharowej jest nasz. No bo jednak nie stracimy tego. Nie ma szans, że tej remis będzie. Udała się, wrzutka. Pierwsza z... No na pewno, pierwsza z oczywiście barwa Chelsea. Jak gram, ale też dawno w ogóle nie pamiętam takiego ja z rożnego. Asystowałem. Mamy się 79 minuta, 2 cały czas, więc nie ma chyba sensu dalej grać, przynajmniej, z do końca. No i tutaj bez zmian Wygrywam 2-0. E, Benfica mi z Atalantą, czyli mamy lidera. Wygraliśmy, chyba, grupę, jeśli się nie mylę, w takim wypadku. Chyba, przynajmniej, chyba. Dobra, teraz wracamy do Premier League. Upewnijmy się. Na pewno, oczywiście, liga jest, może nie liga, tylko na pewno już jest awans ale grupa. Po, tak, w ogóle mamy Frankfurt i tak, grupę wygraliśmy. Dobra. No to. Te mecze nie wiem. Mniej interesują mnie zbytnio, więc przejdźmy sobie na początek stycznia. Może tutaj wygramy 2-0 z Wolverhampton. Wygramy 3-1 Southampton. Przegramy 2-0, to jest niespodzianka. No i e, z Brighton w sumie. Dobra, bo tutaj widzę, że spadłem na ławkę, więc zmieńmy to, żeby train przed tym meczem z Brighton. Przejdźmy do wyniku. Wygrąż Weddon, no i Antony jest w składzie i ma zwycięską bramkę. No i tak spadamy na ławkę. Logika. Logika. Po takim meczu, no dziwne. Brighton w pucharze. Trzecia runda FA FK. Ciężki rywal do siebie wysłali, jak na trzecią rundę kuchar FK, bym powiedział. Ale ponownie, to jest por który absolutnie nie obchodzi mnie. Jeśli odpadniemy, nie interesuje mnie to szczerze. Nie odpadamy, dobra, gramy dalej. Branfer przed nami. Musimy tutaj trening, tak jest. Cały rzutów wolnych mamy na 81. I gramy 3 -0. no i ładnie, no i ładnie. Ale teraz przejdźmy do meczu z Aston Villą już od razu. A, mamy jeszcze mecz pucharowy, no dobra. To sobie zobaczymy ten mecz. Sumie, bo to jest mecz pucharowy, ale to jednak jest mecz z mocnym rywalem, więc zobaczymy sobie to. Nie odpadamy z Pucharu tak, jakby to, że nic, ale 5-0 troszeczkę za dużo. Troszeczkę jednak za dużo. No nic. Premier League zostaje nam i Liga Mistrzów. Jaki, ten, jakieś transfery, coś zobaczymy, czy nie? Obejrzyj się, nikt nie odchodził, tylko bardziej ktoś przychodził. 8 godzin do końca. Ben White, no oby nie odchodził nie potrzebujemy, tego. nie potrzebujemy na pewno tego No, Ben White chyba odejdzie o kogoś I to są złe wieści Po co my to robimy naprawdę? I Mittelstadt jeszcze może odejść Nie jestem fanem tego, naprawdę nie jestem tego fanem 3 godziny do końca Sanchez odchodzi do Fiorentiny Router mógłby do nas przejść, ale za późno jest Mamy. Kogo mam ta Skepę? Nie, kogo mamy? Dax Sanchez odszedł. No to nie pamiętam, kogo mamy na bramce. Zróbmy sobie trening przed tym meczem z tą willą. Mamy dośrodkowanie w górę, więc blisko 94 overalla A mamy Ligawakowicie, dobra, to super. to Nie, mam, nie ma sprawy. Jak mamy to to nie ma problemu. Dobra, kontynuujmy. Z Burnley. Zastąpiłem, przegram 3-1. Z Net 3:0 3-0. Burnley teraz przed nami. Zrobimy sobie tutaj trening. Długie podania jeszcze nam nie pójdą w górę, ale przed meczem Ligi Mistrzów zrobimy sobie trening tam, pójdzie to on do, do w górę. Dobra, może być. I tam z Berlin najpierw. Remis 22. dwóch. Spoko. Nie ma w ogóle problemu. No i teraz... a, jeszcze warto mam, dobra. No to, no to zrobimy tutaj trening sobie jeszcze. I tu będziemy mi już długie podanie 69, więc właśnie na 94 ale tak powolutku, no... Pewnie nie wbijemy w tym sezonie, ale to nic. Na wyjeździe, Wygrywam 4-1. No i teraz już właśnie Liga Mistrzów. Pierwszy mecz przysimuluję, a drugi będę grał pewnie. No chyba, że po tym pierwszym meczu. A wątpię, że tak będzie. Mam, jakbyśmy mieli awans po pierwszym meczu, to byłoby pięknie, ale wątpię, że tak będzie. Dlatego pewnie właśnie pierwszy mecz sobie przysimuluję, a drugi sobie pewnie zagram. Bo pewnie będę musiał grać, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I pierwszy mecz właśnie. Symulujemy na wyjeździe 3-2 No nic. Spróbujemy odwrócić losy w tym drugim meczu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Remis Southampton 2-2 z Liverpoolem. Remis 3 do 3, dobra. My, my widzę, że mez Mezlis już tutaj byłbym rezerwą, więc tego bym nie chciał. Wolę jednak być starterem. Więc zrobimy sobie szybciutko trening i wrócimy do postawy 11. I na wyjeździe z Liz, ja ty wygrywam 4 do 3. Antony ma jedną bramkę. Dobra, teraz pora na ten mecz. I myślę, że zrobię tak samo. Jakby to był jakiś przed przedfinał to bym pokazał cała. Tak, to to jest 8, Więc jak z fazą grupową będę robił tutaj. Jak będzie bramka jakaś, to pokażę, jeśli nie, to pokażę na koniec meczu, jak będzie na no, po prostu koniec spotkania. Więc jesteśmy gotowi. Pora na... Mam nadzieję, odwrócenie losów spotkania w tym dwu meczu. I mamy 1-0. To jest cała akcja Antonego, bo tutaj przejmujemy piłkę gdzieś na środku praktycznie boiska i potem. Miałem z dwóch stron zawodników, ale nie spanikowałem, trzymałem się na środku, aż pokażę, aby to, to trzeba pokazać wcześniej, aby to całe pokazać. Jakby. Tutaj miałem piłkę i tutaj właśnie przejmuję piłkę. Podaję tutaj i tutaj. Pięknie, zabieramy piłkę. No i teraz jest piękna. Właśnie miałem tutaj dwóch zawodników, ale wiedziałem, żeby trzymać się na środku i potem strzał na dalszy. I to właśnie zrobiliśmy. I mamy 1-0. Mam 1-0. Niestety Frankfurt odpowiada. Niestety Frankfurt odpowiada. Jeśli ktoś jest zainteresowany bramką, no niestety, wrzutka na dalszym Słupek jakby i... Gol No super Mamy bramkę Mamy bramkę, klasyczna kontra po rożnym Nie spanikowałem, choć bramkarz był już bliski bardzo Wyszedł wcześniej niż się spodziewałem, ale i tak udało się trafić Nie ukryłem, że Bałem się, bo miałem naprawdę tak dużo wolnego czasu, tak dużo czasu, że miałem, ale i tak bałem się, jak tak ktoś zniszczy Ale po odcinku z West Hamem jednym, tam gdzie oczywiście wszystko poszło Tragicznie. Nie wykańczą już finiazyjnie w takich sytuacjach nigdy. Wolę już strzelić normalnie z wyprostowanej nogi. Ponownie mamy remis w dwóch meczu. Mamy koniec 90 minut, można powiedzieć. Teraz pora na dogrywkę. Frankfurt prowadzi. Niestety nasza obrona na spółkę z tragiczną interwencją golkipera daje im prowadzenie w dwóch meczu. No niestety. Szkoda, że prawdopodobnie w taki sposób to się zakończy. Taki, jaki musiałem przez całą tą grę się męczyć. Czyli, niestety, obrona jest tragiczna, nie ma obrony, i potem bramkarz przepuszcza na bliższy słupek pod dłonią. Ta gra, niestety, od września poprzedniego roku do września tego roku jest po prostu tak samo tragiczna, jeśli chodzi o obronę. Mam dość. Antony mówi, że to jeszcze nie koniec. Bramka w 110 minucie. Miałem ponownie wyrównanie w dwóch meczu. 10 minut do końca. Nie ukrywam, że też mi się nie podoba, że my od końcówki meczu, już jakby 9 minut, graliśmy. Wyszliśmy na superofensywny. Pomimo, że mieliśmy, jakby, remis w dwóch meczu. Więc to mi się bardzo nie podoba. gramy na super ofensywnym od tamtego momentu. Pomimo, że nie przegrywaliśmy wtedy. Ale mamy ponownie remis w 2 i to jest najistotniejsze. 10 minut do końca tej dogrywki. A w sumie dobra, pokażesz to ostatnie. Bo jeśli mamy wypaść w tej dogrywce albo awansować, to niech to będzie na żywo. Może na żywo, w sensie takim, że oczywiście nie, nie będę tutaj, jakby, ciął, czy, czy, czy. Może nie, ale czy ciął, tylko po prostu, że. No to jest nagranie na graniu. Jakby teraz to się wszystko oczywiście nagrywa, więc. Zobaczymy. Nie ukrywam, nie podałem do Ramosa, bo on w tym meczu jest tragiczny. I nie ufam mu kompletnie. A podanie robi, naprawdę. Dzisiaj niestety, porównania do poprzednich meczów nie są tacy sami nasi koledzy zespołu, i to też mnie boli. Że no. Nie chcę ich nazywać sabotażystami, ale z drugiej strony chcę ich tak nazwać. Patrz na to, jak grają. Tylko nie zrób nic, głupiego, dobra. Jestem tutaj. Możecie podać Antony. Nie. My nie możemy. Czy to oznacza, że odpadniemy? Możliwe. Nie, daję, to mogę tak się pięknie skończyć, oczywiście. No i karny, niestety. Niestety, karny Cold Palmer. Zwykle jest dobry z karnych Cold Palmer 1-0. Krejczyk, ich kapitan. Kapitan się niestety nie myli. Enzo. Zwykle też dobry z karnych. Bo jest Argentyńczykiem, a Argentyńczycy ogólnie to są dobrzy w karnych. Dowbick broni nasz bramkarz Pięknie, Casadei nasz kapitan, pięknie Alcaraz Będzie do podcinka, tak to było wiadome, że on to będzie robił Zrób to, zrób to Gonzalo Ramos, dzisiaj miałeś słaby dzień Ale zrób to, Gonzalo Ramos to zrobił Chelsea w dalszej rundzie, co za roller rollercoaster Emocje absolutne naprawdę, już byłem pewny, że odpadamy Potem bramka Antonego, karne Awans, jesteśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wow. Wow, 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 naprawdę to jest szok dla mnie, nie ukrywam. Ale się nie zatrzymujemy, idziemy dalej. Idziemy dalej, oczywiście standardowo. W ćwierćfinale też pierwszy mecz przesymuluję, Drugi, jeśli będzie trzeba, pewnie będzie trzeba, będę grał. Ale naprawdę byłem pogodzony z porażką, już jak oni nam strzeli do grywce. Dobra. Perze, no dobra. Perze przed nami. Z Newcastle Wygram 3-1. Spoko. West Ham teraz przed nami. Dobra, tutaj możemy potrenować. No i teraz mecz mamy właśnie z West Hamem. Powrót na London Stadium, który jest dla nas. Istotny, bo szczerze, tam mówię Premier League jest spoko wygrać, ale nie interesuje mnie to. Nie tylko i wyłącznie jedną to trofeum interesuje, i byłoby pięknie gdybyśmy to wygrali. Choć może być ciężko cały czas, bo i tak jakby no, Frankfurt nam pokazał. Frankfurt nam naprawdę pokazał, że będzie bardzo ciężko. Siła strzał, strzał z daleka w ślizgiem idą w górę, ale overall nie idzie w górę. Ani tam nie przesuwa się, może być ten pasek. To ham przed nami. Paszkę 1 do 2, mamy bramkę. Spoko. Mi to pasi naprawdę. Znaczy, może nie pasi, bo nie pasuje mi to, ale nie jestem zły. Nie jestem zły w ogóle. Dobra. Arsenal, czyli kolejne derby. Dobra, idziemy. Tak. Jeden, jeden. Bramka Antonego. Spoko. Ogólnie bramki Brazylijczyków. Vitor Roque dla nich, a Antony dla, dla Chelsea, oczywiście. To w ogóle nie patrzymy, jak wyglądają statystyki Antonego w tym sezonie. No Właśnie ja miałem że Myślę, że spoko. Bardzo spoko. Bardzo spoko to wygląda. I teraz pierwszy mecz z Perzem. Mogliśmy tutaj potencjalnie być, ale nie jesteśmy w Perze, jesteśmy w Chelsea. Podkręcenia 90, abyśmy jakoś podkręcili bramkę w tym meczu. 1 2. No, niestety to samo co z Ayntrachtem, tylko że drugi mecz jest na wyjeździe. To jest taka znacząca różnica, oczywiście, która tutaj jest. Wolverhampton tutaj. Przegram 1-2. Nie ma różnicy dla mnie. Zróbmy sobie trening przed tym meczem z PSG. Akurat nam nic nie pójdzie w górę, ale i tak sobie zróbmy trening. I No i dobra, no to tak samo jak z Antraktem. Pokażę albo bramkę. Naprawdę, ktoś kto ma 74 overall, u nas gra. Nawet jeśli zawieszony jest pozostały obrońca, to czy nie mamy kogoś lepszego. Nie jestem fanem tego, naprawdę nie jestem fanem tego. Widzimy się przy pierwszej bramce, lub na koniec meczu. I mamy 1-0. Piąta minuta, piąta minuta i Antony strzela. Przecież pierwsza, pierwsza akcja ofensywna i już mamy bramkę i już jest remis w dwóch meczu. To jest istotne. Szybciutko bardzo odrobiliśmy te straty. Bezproblemowe wykończenie. Akurat wyglądało to na finezyjne wykończenie, choć nie klikałem, jakby nie trzymałem, żeby to było finezyjne wykończenie, ale tak samo, być. sam z siebie Antony to strzelił w taki sposób i jest, tam mówimy 1-0. Kopiuj wklej prawie akcja, mamy 2-0 w dziewiątej minucie. I najgorsze jest to, że ja przez przypadek przed meczem zrobiłem cięcie nie przed włączeniem meczu. Ja robię specjalnie tak, że klikam mecz, żeby, no nie, wiem, jakby i tak mógłbym to niby oszukać, ale naprawdę pamiętajcie, bo wiem, że. Ja bym tak, wydaje mi się, że może by tam Choć, no nie, wydaje mi się, że nikt by naprawdę nie będzie podejrzewał, no ale na pewno mogą się często trafić tacy, którzy mogą coś tam podejrzewać, że coś tu stawiam szczerze. To jest w tym momencie nagranie ma już godzinę 10 minut i ja nagrałem jakieś tu dwie godziny. Nawet jakbym chciał, nawet jakbym za czym mógł, to absolutnie miałbym to gdzieś, żeby ustawić ten odcinek, bo po prostu nie mam na tyle czasu, żeby nawet to robić. Więc tylko tak po prostu powiedziałem, żeby tak, żeby. Bo jednak zbyt perfekcyjny start to jest 20 minut. Hat trick Antonego. To jest niesamowite, jakim cudem Eintracht był tak ciężki, a PSG to jest dosłownie, no walec, robimy, jesteśmy jednym potężnym, dzisiaj takim, takim zielono miętowym takim, miętowym walcem jesteśmy, takim, naprawdę niesamowite, no, tym razem nie nie wykończenia, jakby można powiedzieć, tak ułożenie stopy, ale to jest gol, kopiuj, pewnie się, wkleje, się chodzi o tę akcję, wykończenia tam inne oczywiście, ale to jest niesamowite, czemu tak z Eintrachta nie mogło być łatwo, czemu tam tak musiałem się nerwać i już być pewny, że odpadniemy. I mamy 4 bramki w pół godziny Ja naprawdę nie wiem co się dzieje tutaj, ja naprawdę nie wiem Obrona że jest tragiczna w powrocie, ja ich non stop łapie na tym Że zabierzemy im piłkę w środku pola I potem ja mam strasznie dużo przestrzeni tutaj na tej stronie i jakby no nie wiem Alfonso Davis, to on jest tym bocznym obrońcą Tragicznie grają Tragicznie grają i my, może nawet w drugiej połowie będę dał przejść do wyniku jak to dalej tak będzie wyglądało Antony w tym momencie wbija gwóźdź do trumny 5-0. Ja w tym momencie mogę przechodzić do wyniku, bo to już po prostu szkoda mi ich. Nie chcę mi się znęcać nad, nad nimi, no, pardon, nie chcę mi się znęcać już nad PS, bo to jest znęcanie się i szkoda mi tego Alfonso Davisa, którego 5 razy pokonałem i 5 razy też do pokonałem. Tak po prostu, tak po prostu w tym momencie od razu daję symuluj do końca, nie ma sensu dłużej. Nic się tutaj więcej nie zmienia, ależ to jest niesamowite. Antony, 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 Antony. Tak po prostu. Czy jest niesamowite, jak różnica meczu tu, a Frankfurt. Nie bywa różnica, prawda? Nie bywa różnica. I potem Napoli, Barcelona lub Leverkusen. No dobra. Obstałem Barcelonę, obstawiam Barcelonę. Leicester mnie nie interesują te mecze. Barcelona, tak jak myślałem. Niestety dali nam najcięższy możliwy wybór. Remis z Lester, z Crystal Palace. Wygrywamy 3 do 2. Będziemy oczywiście musieli zrobić trening. Pierwszy mecz jest niestety u siebie. Wolę znacznie, pierwszy mecz mieć na wyjeździe. A oczywiście rewanża, wygrać u siebie. A zobaczmy, czy będzie znowu start bramki? Prowadzimy 2-0. 2-0. No dobra. Aż pokażę to na żywo, to jakby nie, może, no mówię na żywo. Pokażę to jakby na nagraniu, może być całe, jakby ten mecz następny, bo czuję, że będziemy mogli potencjalnie przedwcześnie wyjść z tego spotkania. Takie mam po prostu dobre przeczucie, obym się nie pomylił. Dobra, więc jak naj, nie, nie będę rotu jak najszybciej, żeby nie tracić czasu, i tak, tam mówię. Ten film naprawdę schodzi mi mega długo, więc przechodzimy od razu do tego meczu. I możemy zaczynać rewanżowy mecz też na wyjeździe Zobaczymy jak to będzie wyglądało rzeczywiście jak nagrywam Barcelona też przegrał w Lidze Mistrzów Tylko, że bo to z Monako w fazie grubowej Pierwsza porażka w tym sezonie Dobre przejęcie piłki Oj, to miało być podanie Dorisa Jamesa Szybko powrót, powrót ile wlezie. Strzał przeblokowany, strzamy piłkę, jeszcze gol jak oni to... Jak? Jak to się mogło dać? No, ja, naprawdę ja chyba nie dostajemy karmy za że może powiedzieć, że. Nie no, nie może tak być jakby. Nie, 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 nie wierzę, żeby... Teraz, daż, teraz szybko. że to górą, bo ale no nic. Ramos no nie, niestety nie. Szybko, szybko atakować ich, atakować ich, ale naprawdę nie dajmy im żyć. Nie dajmy to im spokoju mieć w obronie. Nie mogą mieć spokoju nigdzie. Tylko nie ja mam presować. Więcej, więcej. Nikt nie chce. Spoko. Zaraz, że może wrócić na drugą stronę. Jakby ktoś się zachęcił, to ten pressing mógłby się udać. A nie zbyć się nim chciało. Toresz Rys, James przy nim. Dobra, piłka złapana, pięknie Podaj, podaj do nas, podaj do nas, podaj do nas, podaj do nas Ej, no, naprawdę dłużej trzeba było czekać Brawo, naprawdę brawo, brawo, po prostu brawo Jakim cudem to można aż tak zniszczyć akcję, to jest Kiedy ja na niego klikam, a nagle oczywiście woli sobie tam z 10 sekund później podać Teraz do nas Podaj, 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 podaj. Czemu oni muszą mieć takie opóźnienia, prawda? Ależ ślizg robią. No, oczywiście ta obrona, a ze to jest kompletnie dwie różne rzeczy, może powiedzieć. Też nasz ogólnie zespół, jakby też, niestety grał pięknie z PSG. Jeszcze podaj, dobra. Uderz, uderz Enzo, Powershot. Ale no, zablokowane. Czemu oni nie mogą być tak dziurawi jak PSG? Tenzo Kol. Powinien podać. i Ja mu przeszkodziłem w tym. Nie ukryłem, że nie widziałem tego zawodnika na dole, a po prostu chciałem, żebyśmy oddaj przynajmniej strzał. Ja bym nie poprosił, to pewnie by tam podał. Więc no, biorę to na siebie. Podejdź jakby do podejdź do niego, aby czemu on boi się, aby na dystans do tego arału, aby się go boi. to dobrze. To będzie piłka dla nas, psa, tu? Tak, tak jest. Przecież się przestraszyłem, że jednak nie, ale tak. Piękna piłka, tutaj od Cole Palmer'a do nas. Kol Palmer. Warto spróbować, czasami wychodzi, czasami niestety piłka jest jednak złapana przez Też Sagen'a. Pięknie, aż kapitan. Ale przerzucam, ja nie ukrywam, że dużo bardziej wolę, jak oni grają po mojej stronie, bo ja tam jestem, jakby. tak, tak by tutaj poszedłem troszeczkę. Oj, ma miejsce na strzał. Nie, 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 nie noc. Czy ta gra naprawdę jest poważna? Daje mi taki mecz z że gdzie następny swoim mecz, prowadzimy sobie 2-0, jest komfort, jest spokój. Wydaje mi się, że nic się złego nie stanie. Ale właśnie dosłownie, aby tak czułem się pewnie, że pomyślałem, że nie będę nawet robił cień, tylko po prostu pokażę, co się będzie jakby działo. No ale super. Jest, mamy, mamy gola! swarta, ale nie obchodzi mnie to, mamy bramkę. No, w końcu coś pozytywnego, w końcu coś, co spowoduje, że mogę się ucieszyć w, tej, w tym meczu. Mamy farta, naprawdę, mamy farta. Ramos, trzeba bramkę, dobra. Dobrze, mamy jednak to porazenie po pierwszej połowie w dwóch meczu Tam tych w drugiej połowie nie odwalić nic głupiego i pokazać się z tej lepszej znacznej strony Bo na pewno jesteśmy w stanie tutaj zagrać znacznie lepszą połowę Tym bardziej, że oni się otworzą na pewno prędzej czy później Bo oni będą się cały czas przegrywają. oni się prędzej czy później otworzą Ładna piłka No jest dobra, jest żółta kartka dla... Nie? A nic, nieważne. Nie musi być żółta. Tylko nie ucieknij, mi tutaj. No nie do niego, ale dobra. I mamy 2-2-4 do 2 w meczu, a więc atomowa końcówka pierwszej połowy i początek drugiej połowy. No i dobrze, jak jest spokój jest z powrotem spokój. Coś, co straciliśmy i naprawdę, naprawdę widziałem remontadę że Barcelona kombinuje tutaj, że jakby jakoś zrobi tą remontadę, ale chyba nici z remontady, bo Antony teraz strzela na remis w tym spotkaniu, a na prowadzenie dwoma bramkami w dwu meczu. Piękne przejęcie piłki. Ramos, strzelaj. Ramos, aj nie ma. Jakby strzelił to byłby koniec meczu. Następna bramka nasza by zakończyła to spotkanie już. Jeśli chodzi o dwóch mecz oczywiście. Nie ma bramki ponownie. Będzie teraz od bramki. Spalone, bardzo łatwy błąd i strata piłki na bliższy nie, bo nie zdążyliśmy te... No dobra, jeszcze przyciskać ich, przyciskać, ale nie wiem czemu my stoimy, nie wiem czemu moi koledzy społecznie stoją i się patrzą. To jest właśnie perfekcji mają, żeby ich przycisnąć, bo pod persją na pewno by wybili piłkę zaraz. A, ja jakby Ramos tą piłkę zgarnął. No i właśnie, zmusimy na przykład tym pressingiem do wycofania dobrą karzasz. A to dla nich jest w tym momencie tragiczna rzecz, bo oni muszą się śpieszyć. No, to było zbyt łatwe przejęcie piłki. No i teraz jeszcze będzie gol. Nie, na szczęście no. Tak śmierdziało to tym, że jak takie mi nagle robią łatwe przejęcie, że to się może źle to skończyć. No to jest sobie najbliżej piłki, żeby być zawsze opcją dodatkową. Ramusz myślę, że mógł lepszy, lepiej wbiegać mi A Astrzykont, ale próbujemy. Jeszcze strzał, no nad bramką, ale to nic. 10 minut do końca. My wiemy dobrze jaki jest nasz jaki jest cel nasz i że ten cel za 10 minut będzie osiągnięty oficjalnie. Ostatnia akcja Barcelony w, tej, w tym spotkaniu i w tej edycji ligi Mistrzu, tam naprawdę dla nich. No i to jest po akcji Antony przy piłce. Czy my to zrobimy? Czy bijemy gwóźdź do trumny Barcelony? Nie, bo niestety ta piłka, jednak tutaj na Kim PMB był znacznie szybszy niż się spodziewałem. Choć w sumie bardziej zmęczenie Antonek, bo istotne. Czy jeszcze ma, ma jeszcze jedną szansę? Czy będzie branka na tarcie West dla kibiców Barcelony? Nie będzie, bo to był spalony. Koniec tego meczu 2-2, 4-2-2 meczu. Chelsea w finale Mistrzów. Ale się to układa niesamowicie. Nie wiedziałem gdzie pójdę po poprzednim sezonie. Postanowiłem, że dobra, robię jeszcze jeden sezon i bo niesamowicie warto. Trafiam do Chelsea nie ukryłem, że przedsezonowo nie czułem finału, że będzie. Nie czułem, że będzie finał w ogóle, naprawdę, ale, ale w tym momencie to mamy. W tym momencie to mamy. Jeden co teraz, żeby nie doznać głupiej konturzy i tyle. To jest jedna rzecz, która mogłaby nas zatrzymać. Spóźnijmy, przegrałem 2-0, nie ma sprawy. Tutaj zrobimy sobie trening może. Szybciutki trening i ten mecz symulujemy na wyjeździe. Remis Antony z Bramką. Dobra, chyba by nadszedł ten moment. Tak jest, nadszedł ten moment. Finał Ligi Mistrzów: Starcie Leverkusen Chelsea, Arena Aówszalkę. Znaczy ten moment. Pora na ostatni mój mecz na tym kanale w JFC-24. Pora ten moment. Czy Antony i spółka to zrobią? Czy to się uda? Pora się przekonać. Pora na finał Ligi Mistrzów. I możemy zaczynać. Możemy zacząć największy mecz w karierze Antonego, Strzał. Dobra próba na początek. Broni jednak e, Bułka. Bułka broni tutaj. Jeszcze odważna próba. Gola nie będzie jednak tutaj, ale zaczynamy. Mogę tak powiedzieć, że naładowanie energią. Jestem na pewno naładowanie energią. To na pewno widać. Ramos, jeszcze Palmer. To jest 1-0, finał Ligi Mistrzów. Mamy prowadzenie w tym finale Ligi Mistrzów. Cold Palmer, dosłownie Cold Palmer, w finale Ligi Mistrzów strzela jest 1-0. Wiedziałem, że się tutaj nie odepchnie ten zawodnik, chyba że na karny. Potem Ramos strzela, nie trafia, Cold Palmer dobija, no i to jest idealny start, naprawdę, to jest idealny start. I ja naprawdę już. To jest zdecydowanie za wcześnie, ale ja naprawdę już czuję to, że to my to zrobimy, naprawdę. To pewnie źle, że to mówię, ale naprawdę czuję, że to zrobimy. Wierzę. Na pewno mogę powiedzieć, że wierzę, że to zrobimy. Rashford. My znamy ten zespół, na pewno się mierzyliśmy z nimi gdzieś. Może w West Hamie, w Liz Europy. Bo każdy, że Rashford we Leverkusen. Dobre, przejmijcie piłki. To jest szansa dla nas. Tylko padaj celnie, dobrze. Oj, nie zdążyłem oddać strzału, a nie ogarnąłem, klikam strzał Flimpunk, strata piłki, pięknie Podaję do Risa Jamesa. Paj, ta piłka się odbija, niestety. Próbowałem do Palmera podać. Oj, problemy mogą być. Piętnastka. jest dobrze, jest interwencja, na szczęście. Mogło to różnie się wydarzyć, mogło się to różnie potoczyć. Dobry blok, ale mam piłkę jeszcze. Pięknie. O, to jest faula tam. Ja mogłem dostać piłkę, więc nie podoba mi się, że to nie było zatrzymane. Strzelaj! Może? Albo podaj Strzelaj! Strzał! Nie ma Bogola, dobra, ale jeszcze przyciskaj, przyciskaj do razu i tam. Przyciskać ich od razu, bo mogą się pomieć jeszcze. Niestety wychodzą w miarę z tego pięknie. No nie tak jednak pięknie, ale jednak pięknie, dobra Antony. Antony. Antony na 2-0. Finał Ligi Mistrzów Mamy już 2-0. Mamy bramkę Antonego w finale Ligi Mistrzów i mamy 2-0. Mówiłem na początku tej serii, że uratuje karierę Antonego i to jest definicja uratowania kariery. Masażon, w którym ma chyba już łącznie Pan 40 bramek plus asyst i właśnie strzela bramkę w finale Ligi Mistrzów, która możliwe, że przypieczętowała nam wygranie tych rozgrywek. Tylko druga połowa nam została, 45 minut i to mamy, 45 minut i to mamy Kończymy pierwszą połowę, 15 bramka w 13 meczach, Antony niszczy tą Ligę Mistrzów w tym sezonie Absolutnie niszczy, tym bardziej ten mecz z PSG najlepiej to pokazał to naprawdę I zaczynamy drugą połowę Być jeszcze piłkę Frimpong Uwaga Frimponga Uwaga Frimponga Uwaga Frimponga, jest piłka Liwakowicza Podaj Liwakowicz do nas Piękna piłka Jakoś to miał być do króla Palmera No dobra Piękna piłka do nas. To jest faul. I to jest pani żółta karty dla Frameponga, tak jest. Odważna próba, która kończy się niestety, że będą oni mieli piłkę. Ja myślałem, że przynajmniej będzie out. Jeszcze 25 minut, punkta zaatakuje Czasu oczywiście jeszcze mają, żeby odwrócić los tego meczu Mam bramkę, niestety Liwakowicz ma duże problemy z tym bliższym słupkiem Czyli no, jeśli chcemy wygrać, nie możemy na spokojnie, krótko mówiąc To musi być gol, nie? Nie? Nie, nie musi być. No to mówię naprawdę. Ramos jest. Matam ten niektóre niektóre momenty, ale no nie wiem czemu Ramos jest. Tragicznie się z nim gra, prawda. Tragicznie się z nim gra, nie wiem o co chodzi. Tutaj fatalne przyjęcie. Przekombinowałem. Jeszcze oni podałem celnie, oczywiście. Wracaj na obronę, wracaj na obronę. Właśnie mnie to denerwuje, że oni grają w tą stroną, gdzie mnie nie ma. Oczywiście tam grają. A właśnie wolę, żeby grać po mojej stronie, bo tam ja jestem. Oczywiście, no ja mogę wspomagać obronę, wybić, 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 wybić. Pięknie, Enzo. Wybij, wybij, no. Czemu oni są szybsi? Czemu oni są szybsi w tych decyzjach? Ależ wychodzi Liwakowicz Podej podej, do mnie Wypuszczanie piłki w środku prawie jest nigdy niedobrym pomysłem, ale tu się udało Antony, zrób to Antony I mamy 3-1 dublet Antonego To jest killer, to jest koniec Tego meczu, to jest bramka, która daje nam Triumf w Lidze Mistrzów, no musi być tak Musi tak być, po prostu musi tak być Aż no, niczym z bajki zakończenia, naprawdę. Niczym z bajki zakończenie tej serii i zakończenie mojej przygody z JejFC24, naprawdę niesamowite. Lepiej sobie bym tego nie mógł wymarzyć. Przejdę ogólnie do ogólnie tego schematu, jak to właśnie wyglądało, jak to wszystko się, no, niesamowicie ułożyło za chwilkę. Piękne zewnętrzną stroną, tutaj stopy, wykończenie. Przejdę, właśnie, za chwilę, może jak będziemy celebrowali tutaj, to właśnie powiem, właśnie, jak to jest niesamowite, jak teraz sobie myślę, jak to się wszystko potoczyło, jakby. W ogóle ta kariera była naprawdę szalona, naprawdę absolutnie szalona. Pewnie ja bym kontynuował, to bym pewnie odebrał złotą piłkę, ale szczerze nie muszę widzieć. Ja wiem, że w swoim sercu, że Anton jest najlepszym zawodnikiem na świecie i odesłaniałby złotą piłkę, i to mi wystarczy. Nie muszę widzieć animacji w grze, w grze jakby. Wystarczy, że ja o tym wiem. A, jeszcze próbowałem trochę hatryka, ale nie udało się, ale to nic, bo w tym momencie to jest koniec finału Ligi Mistrzów, Chelsea wygrywa Ligę Mistrzów, a co istotniejsze dla nas, Antony jest zwycięzcą Ligi Mistrzów, to się naprawdę darzyło. I teraz, to jest to właśnie ten którym naprawdę trzeba podsumować tą karierę. Zaczynamy od tego, że jestem w United, pierwszy sezon nie idzie źle, ale... Nie możemy przedłużyć kontraktu, nie możemy do jakiejkolwiek dłużej pójść. Jesteśmy wygonieni, w, dosłownie wyrzuceni na Chiny, aż i tam było ciężko, aż znaleźliśmy sobie w końcu klub. To zespół, któremu naprawdę niesamowicie dużo zawdzięczam West Ham. Możliwe, że zespół, któremu najwięcej zawdzięczam w tej całej karierze, oni nam wyciągnęli pomocną dłoń. Oni nas podnieśli, może być, z gruzu, tak bym to nazwał, i oni nam pomogli. Tam kompletnie się odbudowaliśmy. Niestety mieliśmy tragiczne zakończenie sezonu. Tego naszego pełnego wojska, gdzie to właśnie przegraliśmy w Lidze, więc nie byliśmy w Lidze Mistrzów Top 4. Potem porażka w finale Ligi Europy, i potem porażka w finale w ostatniej akcji meczu. To był niesamowity koszmar. Dosłownie, ja naprawdę czułem, że, byłem, że to był jakiś koszmar, jeden wielki koszmar. Ale to wszystko było z powodu, może powiedzieć, to było z powodu tego, że Gdyby nie tamto, gdybyśmy wtedy wygrali Ligę Europy albo byliśmy w Top 4, to ja bym pewnie został w West Hamie, a w West Hamie pewnie bym nie wygrał Ligi Mistrzów. A tak to, nie daliśmy rady walczyć sobie Ligi Mistrzów, a więc musiałem poszukać nowego zespołu. I akurat trafiłem na Chelsea. I akurat właśnie tutaj, gdzie trafiłem na Chelsea, teraz mamy jedyny, mieliśmy jeden sezon tylko na tą próbę. Udało się wygrać tam Ligę Mistrzów po niesamowitej też przygodzie, między innymi Karne z Frankfurtem, Demolka z że z Barceloną było też różnie. Finał też chyba było tak na dwa razy, ale mamy to i naprawdę czuję się spełniony, jeśli chodzi o tę serię. Naprawdę, czuję się nie. Drugi raz dopiero w karierze zawodnika mówię, że czuję się spełniony. pierwszy raz tak Delalego robiłem. Kariery zawodnika w tej grze były niedobre. To trzeba powiedzieć sobie szczerze: były niedobre, ale na szczęście ta kariera kończy się No absolutnie przepiękna, jak z bajki. Jak z bajki. Dosłownie dopiero co byliśmy na samym dole, jak przegraliśmy trzy tak zwane finały, bo dwa dosłownie, finał Pucharu Anglii. I finał Ligi Europy, a ten mecz z United, ostatni mecz kolejki też był dla mnie jak finał. Więc aby przegrać my trzy finały i byliśmy na samym dole dosłownie, byliśmy na ziemi. A teraz kończymy jako król świata, można powiedzieć, Antony, bo jest najlepszy na świecie, ja to mówię. Te, te statystyki, ten występ w finale, to wszystko mówi samo za siebie. My jesteśmy najlepsi na świecie i takie są absolutne fakty. jeszcze ja Tajfeta, Feta, Celebrajmy oczywiście to zwycięstwo Ligi Mistrzów, to jest naprawdę przepiękne. Nie są przepiękne. Nie spodziewałem się szczerze, że da radę to ostatecznie zrobić. Nawet ja musiałem tam wkroczyć w fazie grupowej, bo możliwe byśmy sobie nie poradzili, ale udało się. Ale udało się. do koniec tej FETA, więc teraz właśnie pora przypomnieć, finalne statystyki Antoniego, Antonego w tym sezonie to 35 bramek, 10 asyst w 55 meczach. Dla mnie najlepszy zawodnik na świecie. Tak właśnie wygląda. Jest nim właśnie Antony. I tak mówiłem, to jest koniec. To jest nie tylko koniec tego odcinka, to jest koniec tej serii, to jest koniec mojej przygody z jfc 24, oczywiście na tym kanale, więc e, robię małe podsumowanie z... E, o ostatnim odcinkiem kariery menadżera Cristiano Ronaldo, a teraz mogę ponownie to zrobić. Na pewno, właśnie przede wszystkim, chcę podziękować każdemu, kto oglądał te wszystkie filmy z JFC24 na kanale, te wszystkie kariery zawodnika, kariery menadżera. Nie ukrywam, że takich projektów nie było dużo. Niestety nie miałem akurat możliwości akurat w tym roku, ale wiesz, że w tym JFC25 naprawdę będę mógł robić jak najwięcej ciekawych projektów i naprawdę chcę to robić i wiesz, że będę mógł to robić w tym roku. Więc, tak jak mówię, jeszcze raz dziękuję oczywiście każdemu za oglądanie, za polubienia, za komentarze, za subskrypcję na kanale, za wszystko. Oczywiście dziękuję, jeśli chodzi o tą e, grę o jej FC24. Ale, tak jak mówię, to jest koniec jej 24 Jej FC24 to już jest historia, a prawdopodobnie, chyba na 99,9%, jeszcze dzisiaj zaczynamy nową przygodę i jej FC25. Nowe kariery menadżera, nowe kariery zawodnika, nowe odbudowy, nowe projekty. Mam naprawdę nadzieję, że to będzie fenomenalna, jakby, może nie gra, a fenomenalne filmy. Mam nadzieję, że będę mógł robić z tej gry i robić po prostu jak najlepsze filmy. I tak to będzie wyglądało, więc jeszcze raz dziękuję Wam oczywiście za oglądanie tego odcinka. No i teraz, jedyne co właśnie się mogę pojechać, to do zobaczenia w EA fc 25 Cześć!